Ubezpieczenie mieszkania o wartości 300 tysięcy złotych będzie nas kosztowało około 150 zł rocznie. I częstymi błędami, które popełniają klienci przy wyborze ubezpieczenia, jest skierowanie się ceną, a nie zakresem. Mam tutaj na uwadze to, że wybierając polisę o niższej wartości, o niższej kwocie, towarzystwa ubezpieczeniowe często stosują wyłączenia, które zwalniają ich z wypłaty świadczenia, gdyby coś się stało. Kolejną kwestią, jeżeli chodzi o takie nasze błędy, to z pewnością jest podawanie nieprawidłowej informacji o zabezpieczeniach. Dla przykładu, często administratorzy budynków zatrudniają recepcję zamiast ochrony, a my chcemy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe, że ktoś to mieszkanie chroni i w przypadku, gdyby nastąpiła rzeczywiście szkoda w postaci kradzieży, włamania się do tego mieszkania, to towarzystwo, weryfikując te dane, może nam nie wypłacić nawet złotówki. Trzecim takim kardynalnym błędem, który warto podkreślić, to jest ograniczenie się w ubezpieczeniu mieszkania wyłącznie do ubezpieczenia murów od ognia i innych zdarzeń losowych, a zapominamy o wyposażeniu tego mieszkania, jak zabudowa kuchni, szafy, czy też inne elementy stałe. I w przypadku niestety takiego zdarzenia jak pożar mieszkania będziemy dodatkowo stratni około 50 tysięcy złotych, gdzie moglibyśmy się przed tym uchronić. No i na koniec jest coś, o czym Polacy nie do końca pamiętają albo nie do końca wybierają, a jest to bardzo popularne na Zachodzie. Mowa tutaj o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Co do zasady ta odpowiedzialność cywilna raczej nam się kojarzy z ubezpieczeniami samochodów niż ubezpieczeniem na co dzień, a tak naprawdę będzie nas chroniła w przypadku, gdybyśmy wyrządzili komuś szkodę. Na przykład jeżdżąc na nartach, rolkach, rowerami, bądź też po prostu gdybyśmy zalali sąsiada. Także podsumowując te cztery rzeczy, to pamiętajmy, nie kierujmy się tylko i wyłącznie ceną, a zakresem ubezpieczenia. Pamiętajmy, aby podawać prawdziwe dane, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego mieszkania. No i co do jeszcze jednej kwestii, pamiętajmy o tym, abyśmy ubezpieczali mieszkanie także w kwestii wyposażenia dodatkowego, a nie ograniczali się tylko do murów.